Wszystkich Świętych to dla policjantów nie tylko 1 listopada, ale te dni poprzedzające, jak i również kolejny dzień, który po tym dniu przypada. My przede wszystkim stawiamy na działania profilaktyczne i dużo apelujemy o to, abyśmy tak naprawdę sami zachowali te zasady bezpieczeństwa, bo dużo od nas samych zależy tak naprawdę. Wielu z nas odwiedza nekropolię poza miejscem zamieszkania. Pozostawiamy swoje domy, mieszkania, wyjeżdżamy na 2, czasami 3 dni. Pamiętajmy o tym, aby w sposób odpowiedzialny zabezpieczyć właśnie nasze domy, mieszkania. Upewnijmy się przed wyjściem, że drzwi są pozamykane, że kurki z gazem są zakręcone, że piecyk elektryczny jest wyłączony i wszelkie inne urządzenia wyciągnięte z gniazdek elektrycznych po to, aby nie doprowadzić do niepotrzebnych nerwów, napięć i tragedii w konsekwencji. Poprośmy też o pomoc życzliwego sąsiada, aby spojrzał okiem właśnie na nasze domostwo. Jeżeli będzie się coś działo niepokojącego, niech dzwoni na numer 112 albo niech nas poinformuje, nas, właścicieli mieszkań. Natomiast udając się już na sam cmentarz, pamiętajmy o tym, aby zabrać minimalną ilość gotówki. Miejmy odliczone pieniądze na drobne zakupy, portfel, telefon, dokumenty, pieniądze. Rozłóżmy sobie odpowiednio po wszystkich kieszeniach odzieży wierzchniej, zabezpieczmy je w środkowej części naszych saszetek, torebek, tak aby uniknąć właśnie kradzieży kieszonkowych, bo do takich kradzieży właśnie dochodzi bardzo często 1 listopada i na samej nekropolii, i też w miejscach zatłoczonych, przy tych stoiskach z kwiatami, ze zniczami, a także w środkach komunikacji publicznej. Tutaj apelujemy również o to, aby nie pozostawiać na nagrobkach ani na chwilę przed, poza naszym wzrokiem torebek, saszetek, bo to jest także dobra okazja, aby wzbogacić się naszym kosztem. Zachęcamy jako policjanci do tego, aby korzystać z odblasków. Jeżeli wychodzimy po zmroku na cmentarz, miejmy jakiś element odblaskowy, czy taki, który możemy dostać od policjanta na każdym skrzyżowaniu, czy też taki, który jest wkomponowany w część wierzchnią odzieży. Dzięki takiemu odblaskowi jesteśmy widoczni już ze 120 metrów, a nie z 30 i dajemy tym szansę kierowcy na odpowiednią reakcję, no i unikniemy zagrożenia potrącenia.